Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida. A dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. Duch Święty stąpi na ciebie, mówi do Maryi anioł Gabriel. To pierwsza pięćdziesiątnica w historii świata. Duch Święty wypełnia duszę i ciało niepokalanej dziewicy, dlatego ta, co nie znała pożycia małżeńskiego, pozostając dziewicą, staje się matką. Jest to oczywiście cud, którego autorem jest właśnie Duch Święty. Głębokie duchowe obcowanie z Bogiem sprawia, że życie człowieka staje się płodne. Matka Jezusa Chrystusa jest tego pięknym przykładem. Wiele lat z czystym sercem służyła Bogu. Całe swoje życie poddała Jego Słowu. Uwierzyła Bożym planom względem siebie i wielkodusznie zgodziła się na ich realizację. Dzisiaj Kościół katolicki obchodzi uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. To również wspaniały cud, który Bóg zdziałał w samym początku życia Maryi. Już na pierwszych stronach Biblii w Księdze Rodzaju zapowiadał zwycięstwo niewiasty nad szatańską klątwą grzechu. Tą niewiastą, która depcze głowę starodawnego węża, czyli szatana, jest właśnie niepokalana dziewica Maryja. Dogmat o niepokalanym poczęciu Maryi głosi, że od pierwszej chwili swojego istnienia Maryja była wolna od jakiegokolwiek, choćby najmniejszego grzechu. Trudno przyjąć tę prawdę tym, którzy chronicznie trwają w grzechach i to niejednokrotnie ciężkich. A jednak Bóg nie mógł przyjść na świat przez bramę skażoną grzechem. Ten, który jest najświętszy i bezgrzeszny, musiał począć się w najczystszym i niepokalanym łonie. Dzisiejsza dobra nowina daje nadzieję także nam. Skoro Bóg uświęcił Maryję już w łonie swojej matki świętej Anny, to może także nas uświęcić mocą tego samego świętego Ducha. Oto też modlimy się podczas dzisiejszej mszy świętej w słowach: Boże, Ty przez niepokalane poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałeś ją od wszelkiej zmazy. Daj nam za jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Co niechaj się stanie. Amen.